Tako, że wszystkie czcigodne tutaj toczą się koleje naszego życia. Dokładnie w sobotę 25 stycznia 1986 roku w tym miejscu obejmowałem na mocy decyzji Jana Pawła II odpowiedzialność za Kościół łódzki. To niewątpliwie wielki dar i wielkie zobowiązanie. A dzisiaj w tym samym miejscu oznajmiam wszystkim, że ta misja dopełniła się. I to jest także dar, który trzeba przyjąć, którym trzeba się cieszyć i umieć ten dar wykorzystać w takich warunkach i okolicznościach, jakie opatrzność przewiduje. Tyle, co chciałem przekazać wszystkim, żeby już było wiadome, nie tylko w Łodzi, ale i w Warszawie, i w Poznaniu, i w całym świecie, bo skoro Stolica Apostolska dzisiaj o 12, także wśród wielu innych decyzji przekazano tę, to już ta wiadomość obiega cały świat i staje się własnością po prostu wszystkich, którzy ją odbierają. Bóg zapłać serdecznie.